25. kolejce PGN IGE Superligi w Stegu Arena spotkały się Gwardia Opole i Górnik Zabrze. Faworytem w tym meczu byli wyżej sklasyfikowani goście i to pod ich dyktanto rozpoczął się ten mecz. Pierwszą bramkę zdobył Michał Adamuszek, a później fenomenalną serią popisał się Isos Lighters. Rzucił on 3 bramki, w tym jedną z karnego i było 1-4. Gospodarze zerwali się do odrabienia strat i w 15. minucie wyszli na prowadzenie 7-6, a w ostatecznym rozrachunku pierwsza połowa skończyła się wynikiem 15-10 dla Gwardii Opole. Strony chcieliśmy w tym meczu pokazać, zamazać plamę, jaką zrobiliśmy w Lubinie. Był to dla nas bardzo ważny mecz, walczymy o czwarte miejsce. Dałem więcej możliwości grać niektórym graczom, jak jest Damian. Na przykład Paweles dostał przedność z początku przed Marem Daćkiem, przed Jurim, potem Juri Gromyko grał, Maro właśnie siedział cały czas. Spróbowaliśmy się różne warianty, jak 0-6, tak 2-4. Ponieważ dla nas jest to takie już przygotowanie na to, najważniejszą część tego całego systemu, który tu w tych rozgrywkach funguje. Druga połowa znów zaczęła się lepiej dla Górnika, natomiast Opola nie przestali kończyć swoich akcji i zawodnicy z Zabrza zbliżyli się na różnicę jednego gola. Na szczęście Gwardia zdołała minimalnie powiększyć przewagę i mecz zakończył się wynikiem 26-23. Ja dziękuję tutaj Górnikowi za walkę, bo mecze z nimi są zawsze trudne, jest to dobry zespół. Tak jak już też trener powiedział, oni już od 3 kolejek mają pewne trzecie miejsce, teraz mogą się przygotować do ćwierćfinału. Ale dla nas my musimy walczyć do końca. Mamy 2 mecze, mieliśmy z dzisiejszym i musimy wygrać, żeby nie być od nikogo zależny. Ja nie lubię być od nikogo zależny, także ten mecz był dla nas ważny i tak samo w środę jest ważny mecz. Dziękuję całemu zespołowi za poświęcenie, bo dzisiaj zostawili dużo zdrowia, walczyli, razem współpracowali i to jest to, czego gdzieś od nich oczekuję. I... Początek był bardzo wyrównany, potem Opole nam trochę skoczyło i w końcówce po prostu już nie mogliśmy ich dojść, ale ten mecz potraktowaliśmy, żeby przeszkolić wszystkie systemy obronne i także w ataku. I... Dzięki temu zwycięstwo Gwardia Opole awansowała na 4. lokatę w tabeli, natomiast rywale mają miejsce wyżej. Następny mecz w Stegu Arena gwardziści zagrają już 3 kwietnia z Arką Gdynia.